Alolo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku, a konkretnie po odcinku 17 z gry Gothic 1. Przypominam oczywiście łapka w górę o komentarzach o tym, że Instagram oraz kanał Czechu, w którym mam vlogi, jest w opisie, a my kontynuujemy tam, gdzie zakończyliśmy naszą przygodę z Miltenem wczoraj. Słuchajcie, obudziłem się dzisiaj i tak szczerze, no, sądziłem, że moje gardło będzie pieprzoną ruiną. No i jesteśmy. Ten tunel prowadzi wprost do grobowca. Zatem ruszajmy. Pora złożyć wizytę strażnikom. Ale słuchajcie, okazało się, że moje gardło z jakiegoś powodu nie jest pieprzoną ruiną, więc pochczam. Dobra, trzeba zwalczyć z zombiakami, rozumiem, tak? Milten, ściągnij na siebie ich uwagę. Dobra, moja taktyka ze ściągnięciem uwagi nie działa. No, to zdecydowanie nie są najłatwiejsze etapy tej gry. Tam mamy tego zombiaka, on chyba... Trzeba użyć jakiejś magii na niego, czy coś? To jest chyba ten? Nie wiem, nie jestem pewien. Nadzorca, czyli ta. Kurwa, jak mi skopa sprzedał, co jest? Oj, słuchajcie, to będzie ciężka sprawa. Ale dostaliśmy jakąś magiczną rzecz. Śmierć ożywieńcą, obrona magii 999. To chyba mocny jest artefakt, więc polecam go chyba użyć sobie. Pytanie, czy mam wystarczająco magii. Doświadczenie półtora kanta jest gites. Teraz tak. A póki on ściąga te szkielety, to jest sztos. Jak przestanie, to już będzie gorzej, słuchajcie. Ja sobie tu przygotuję od razu poteczkę, żeby móc sobie łyknąć. Dobra. Prawo, lewo, prawo, lewo. A jakby ten odcinek był właśnie taki, wiecie, spokojny i tak dalej, no to dopiero wstałem, więc... I mam nadzieję, że użyłem tego magicznego czegoś na dobrego kolesia. I na szczęście Milten ściągnął całą uwagę szkieletów, więc pochczam. Witaj. Aha. Ruszamy w... No proste, że tak, tylko topory same się nie podniosą, tak? A zawsze pewnie te... O, skrzynki! O, tak, 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 tak. Klucz. Talizman orków. O. Oj, coś pominąłem, przepraszam. Dobrze. Widzę, że znalazłeś talizman. Proszę, weź go. Taka była umowa. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. Wrócę teraz do starego obozu. Może tam się jeszcze kiedyś spotkamy. Może tak być. Znaczy, no, wydaje mi się, że chyba nie ma za bardzo co tu jeszcze zwiedzać. Nie, to raczej była mała krypta. No, musimy, słuchajcie, zebrać te kamienie ogniskujące. To się jakoś tak nazywa chyba. Dobra, to mamy na wytrych, więc zapiszmy. Lewo, 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 prawo. No i dobra. O, o. Dobra, ale wolę wczytać. Jeden wytrych to zawsze 5 bryłek rudy, tak? No. Lewo, lewo, prawo. 60 strzał, 500 bryłek rudy i jakieś tutaj napoje uzdrawiające. Te napoje trzeba będzie pokupować w końcu. Bo ja kutaszę tą rudę i trzymam tą rudę.
No i w sumie nie wiadomo po co. Dobra, tu jest klucz i mamy kamień ogniskujący, więc jest gites. Oj, kolejne 5000 brojek rudy, no to... Wydaje mi się, że teraz mam około 7000, a wokół mam jakieś 20, więc poszczam. Ale jesteś panie ożywieńce paskudny. Dobra, czyli jeden kamień mamy, czas tutaj... Teraz czas właśnie, co jest czas porobić? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że czas znaleźć naszą mapę. Gdzie się znajdowała mapa? Już pozapominałem. Chyba w pismach, co? Będzie, będzie. Mapa Saturasa. I teraz tak. O kurde. I teraz musimy się udać... no koło obozu na bagnach. Jeden już ściągnęliśmy kamień, więc będzie drugi. Wydaje mi się, że najbardziej rozsądną rzeczą, jaką można zrobić w tym momencie, to jest po prostu teleportacja na bagnach. Mam nadzieję, że to nie jest jednorazowe użycie. W sumie nie testowaliśmy tego, więc no go. To nie wygląda mi na obóz na bagnach, jak mam być szczery. To jeszcze raz. Siema. Dobra, czy nadal mogę to używać? Zobaczymy. Mogę. No to dobra, to koks. No to koks. Bierzemy mapę. Gdzie jest mapa? Tam już dość tej kaplaniny. I musimy iść, no, w tamtą stronę, słuchajcie. It's time for podka. Na 2 minuty. I lecimy, co? I lecimy. Trzeba poszukać tych kamieni ogniskujących, czy jakkolwiek to się nazywa i tyle. Taka jest nasza misja. Ludzie zawsze gadają. Dobra, mapa. Dobra, czyli tą ścieżkę na górę, ja sobie save'nę. Nie wiem, czy jak save'ujemy, to ten napój biegający się... Też save'uje, wątpię chyba. Chyba nie. Często właśnie te podki różne się anulują raczej. Bo jakieś magiczne rzeczy typu światło, jak kastowaliśmy, tak padaliśmy, wczytywaliśmy, to już nie było. Małe utrudnienie, a jednak... A jednak delikatnie wkurzające. Dobra. Czy my musimy iść tam dalej? Tak, musimy iść przez siebie cały czas. Przy granicy. Czy tu w lewo? Wątpię, nie? Chyba cały czas dalej musimy pędzić. No ten jeden, co po prawej stronie, to ja wcześniej zabrałem. Bo nas prosił ten ziomuś na bagnach, więc... Nie, czy gdzieś tu mam iść? Tak, czy gdzieś tam, okej. No lećmy, lećmy. Tych napoi to mamy sporo, więc to akurat nie jest jakiś chyba duży problem dla nas. Natomiast większym problemem może być tak, to, że kończy nam się tu droga. To może być... Większy problem, ale może uda nam się przejść? Uda nam się przejść? Uda nam się przejść? No nie uda nam się przejść. Czyli coś nie tędy. Siema, jaszczury. Elo. Jednak ten napój szybkości jest no, cennym zasobem, więc wolałbym go właśnie nie marnować. Dobra, jesteśmy blisko. O kurwa, oj, Bezi. Dobra, ale było, no, powiem wam, close było. Oj, słyszę, jak tam kolejne skurwiele za nami biegną. Dobra. Oj, gałganie. Oj. Nie wiem, czy idziemy. Co to jest? Dobra, niestety. No zdecydowanie to jest gdzieś tam. Tylko te ogary chyba musimy zabić, co?
Dobra, jeden z głowy. Tu będzie dużo. Tu trzeba już bardziej chyba taktycznie mi się wydaje podejść, czyli poteczki i zabijamy potwory, bo nie ma co biec na pałsztąga mi się wydaje. Chociaż tu tych ogarów było z 40, więc w sumie to nie wiem. Tam był jakiś ogr, czy coś takiego. O, jeszcze tamtego załatwimy, gagatka. Chyba jesteśmy z... O. Jednak łuk jest mocny. Dobra. I na spokojnie, na chillku. Chillera i utopię, panowie. Poteczka. Mapa. No, wydaje mi się, że tam. Że w tej twierdzy musi to być. O, i teraz nie ma tego ogra. O, jest. No, no, wydaje się, że w tej twierdzy musi to być. No, z tym ogrem wydaje mi się, że golem to jest. Powiem wam tak. Wydaje się kurwa mocnym zawodnikiem. Oj, oj, oj. No, niestety nic mu nie robimy. Nie wiem, czy mam za mało siły, możliwe. Nic, no to co? Panowie, ewakuacja. Prosta piła, tak? Ewakuacja i lecimy. Na szczęście... O! Siema. Hej, co tu robisz? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. Oj. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy, ale powiedz... Czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do Górskiej Fortecy. O, teraz jesteśmy w dwóch. Jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych gór. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Nie ma, wystarczy biec w drugą stronę. Co to jest? Wiele lat temu władca tej ziemi rezydował w Górskiej Fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Okej. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Prowadź. Pójdę za tobą. Pójdziesz za mną. Dobrze, no to chodź. Coś mi śmierdzi ten Lester. Górski mech. A ciekawe co to jest. Tego... Zobaczmy, bonus PZ, no sporo, nie? 18 to jest, kurwa, nie ma strasznie dużo jakichś takich kłaczków na tych... To ja coś klikłem znowu. Zwykle musiałem coś kliknąć. To klikłem, o, to klikłem. Caps Locka klikłem. On idzie? Idzie. O kurwa, a to co to jest? Nie wiem, ale nie podoba mi się to tak szczerze. To są harpie, ale nie mogę z nich brać żadnej... Co on robi?
życia, a jeszcze jedna jest harpia pewnie. O, wyciągnął miecz, czyli tak. Albo jakiś golem. Golem orkiestra. Co ona zrobiła? Ale chyba ją trochę poniosło. Wydaje mi się, że pamiętam, że faktycznie... Faktycznie na pewno... Pamiętam to, że... Oj, Lestera zajebałem przypadkiem. Lester, sorry, morduś. Dobra, już myślałem, że się zdenerwuję, amigo, ale chyba jest w porządku. Ja z tą strzałą biegam. Ty, no bez jej, ale tak to nie marnujmy strzał, tak? Zbieramy i lecimy dalej. Jedna bryłka rudy to jedna bryłka rudy, tak? Ja nie wiem, w którą stronę mam iść, ale pójdę w tą chyba... O. Wydaje mi się, że łuk jest najbardziej OP na te harpie. Oj, mocne są. Znaczy, nie na tyle mocne, żebyśmy w dwójkę sobie nie poradzili. Ale... Oj. Dobra, potka. Jeszcze jedna potka. I lecimy dalej. Nie wiem, chodźmy tutaj może, co? Co, mam idę rozejrzeć się na górze. A, rozdziela... O, a to jakieś... Czemu chcesz je bić? Lester! Stoją sobie, nic nam nie robią, a ty je na kurwiasz, no dobra. O, znowu uderzyłem Lestera. Ja myślę, że Lester w końcu się wkurzy na nas, że mu nawalamy... pociskami po plecach, ale dobra, no. Tu warto zapisać, bo wydaje mi się, że czasem mogą być jakieś pułapki. Wydaje mi się, że łuk jest dlatego mocny, że... Oj. Że jak one podlatują, żeby nas tymi człapnąć, to my im elegancko odpychamy tym łukiem. O. I mamy tylko 80 punktów umiejętności do rozdania, a ja nadal nie wiem, co mam z nimi zrobić. Ale okej. Cześć, szkielet. Kurwa, ale żeś amigo. Chłopcu tam mi próbował sprzedać tego kopniaka. Dobra, oj kurwa. Szkielety już są chyba groźniejsze mi się... O kurwa, są bardzo groźniejsze. Lester! Lester! Pomógłbyś. Kurwa, Lester już na górze, sekutasi. Dobra, szybka potka. Który był taki mocny? Który był taki cwany? Który to mi skopniaka chciał sprzedać? Ty kolego? Amatorzy. Dobra, oni wyszli kurwa z tego. Z półki. Więc coś mi tu śmierdzi, ale dobra. Ja wolę to zapisywać, bo tu mogą być jakieś pułapki. O. Co za dźwignia? O. Szczerze? Szczerze to się nie spodziewałem, nisiusiu. Nisiusiu się nie spodziewałem, ale co wiedziałem, bo widzieliśmy, że przeszli z tego, co nie, ale... No tu jest jeszcze jeden amigo. Czy on martwy? Nie no, żyje. Kurwa, bicie z łuku jest bez sensu, bo chłop po prostu... Jest kościotrupem, trudno mu trafić na przykład w żebra, bo po prostu przelatuje pewnie. Jak się elegancko tutaj topór odłożył na półeczkę. Dobra, napój.
Tu niestety nie da się korzystać ze stołu alchemicznego. Dobra, zobaczmy, co tu będzie ciekawego. No, napój uzdrawiający. Zawsze na propsie, tak? Zawsze... Oj, nie w to, bez i. Tu wolę w serię zapisywać, bo zaraz się okaże, że jak coś otworzę, to coś wybuchnie i zginę. No, nic aż tak wartego uwagi. Klucz do skrzyni. Opuszczona górska forteca. Zardzewniały klucz do skrzyni. Okej, czyli do jakiej skrzyni mam znaleźliśmy klucz, dzięki temu, że przeczesaliśmy tutaj dół. No spoko. Wydaje się to okej. Czy tu mamy coś ciekawego oprócz pułapki na środku, pewnie jak przejdziemy. Nie ma tu pułapki, ale jest tu siekiera, motyka. O, raczej nic, co by przykuło moją uwagę, zgaduję. Nie no, nie ma szans. Chociaż te krusz, urok i te wszystkie te narzędzia orków, no całkiem fajne są. Musimy sobie siłę dać, co nie? Mam 80 punktów, no ja wiem, że pewnie wszyscy już mogli zabić orka, ork, znaczy ten golem był koks. Ja przeszedłem tą grę 20 razy, ale ja nie, okej? Okay? Ja po prostu lubię zbierać, nawet jak to są kurwa punkty umiejętności. Ja po prostu wolę mieć niż nie mieć, nie? Wiesz, wolę mieć szansę podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Dobra, wiem, że Lester jest na górze. To my w którą stronę? Chyba tą musimy iść. Dopakujemy się na górę. Ciekawe, czy mogłem iść od drugiej strony tej drabiny i po prostu bym nie wszedł. W sumie ja nieraz jeszcze mi się nie zdarzyło, ale... To nawet nieźle intuicyjnie ustawione. Wiem, że z tymi drabinami jest kurwa kłopot. Bo pamiętam, jak oglądałem Gimpera i on tutaj... Co tam, Lester? Co stoisz i co? Znalazłeś coś? Tamta skrzynia jest zamknięta. Może uda się nam gdzieś znaleźć klucz. Znalazłeś już ten dokument? Nie, jeszcze nie. Zaglądałeś już do biblioteki? Co ty taki cwany jesteś? Czyli do tego nam klucz. Akt własności. O! 400 funtów złota jest warty. Jestem ciekaw, czy możemy go nie poinformować o znalezisku. Chodźmy. Powiemy mu później. Tak może by se odpuścił. O! Lester! No chodź tu, gałganie, i mi pomóż. Dobra, poteczka. Ło, trochę tych potek mamy, ale to z drugiej strony 45. To jak w takim tempie będę używał, w jakim używam w walkach, to może być nie wąsko. Słyszę jakieś golemy, ale... Nie, czy to po prostu ta harpia? Co one takie dźwięki wydają? Jakby się podśmiechiwały. To jest bardzo nieprzyjemny ten dźwięk. Przypomniałem mi się harpie z Wiedźmina dwójki. Trzeba patrzeć na HP. Easy. Dobra. Save. O, czemu? O, mogę. 200 brojek rudy. Spoko, mam tylko 9000 pewnie. Ile mam tej bryłych rudy?
Tak z ciekawości, wiecie? Z ciekawości po prostu. 8000. No spoko. Nie, to jest absolutny kosmos. Wiecie, szczerze to mi się nawet już nie opłaca brać tych root, bo to jest po prostu uses. Ale dobra, ale no ciul. No idziemy dalej chyba, co? Nie wiem, czy przekazać informację Lesterowi, że znaleźliśmy dokument, czy tego nie robisz. Co jest warte ten dokument? Może przeczytamy go. Bo ja mam dużo rzeczy do przeczytania. Na koniec sobie to wszystko poczytamy, jak sobie, żeby nie było. W ramach takiego, bo ja lubię to czytać, tylko... W Wiedźminie nie czytałem tych książek i dlatego chcę jeszcze przejść raz i poczytać, tak 100-200% zrobić. Tylko nie wiem, czy tutaj się faktycznie... Nie, gdzieś nie ma tego aktu. Nie ma tego w pismach, w napojach też nie, artefaktach, magii, pancerzu, broni na pewno nie, żywności, napoje, piś. Może w pozostałych będzie po prostu. No nie. A to jest... Jabergmar, Eurgrabia zachodnich terytoriów i sędzia z nadania mojego miłościwego pana, lorda Timorisin, terenów wokół Korinis. Niniejszym oświadczam, że przekazuję posiadaczowi tego dokumentu i domowi Inosa ziemię przynależne tej fortecy wraz z całym lennem i należącymi do nich kopalniami za 400 funtów złota. To chyba dużo. No nie wiem, poinformujmy Lestera, aczkolwiek tak szczerze to bym przykutasił ten dokument i go sprzedał, ale dobra. Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. O. Zaczekam na ciebie przy platformie. Czyli chyba jednak musiałem to oddać. Dostaliśmy jakieś runy, whatever. To dostaliśmy telekinezę. A dlaczego tylko... Nie rozumiem do końca, wiecie? Dobra, na razie save'nijmy. Nie wiem, czy się... No, powiedzmy, że okej. Znaczy, na razie to i tam się, to nam się nie przyda. To nie jest tak, że to jak gramy teraz, to będzie świadczyło o tym, jak graliśmy, jaką będziemy mieli start w Gothiku 2, bo w Gothiku 2 na przykład się wszystko resetuje i tak dalej. To jest w sumie głupie, ale no dobra. 98, nie narzekajmy. Ale było close. Dobra, na Xpix się sam... 28 minut już minęło? Kiedy? Ale double shoty im waliliśmy. Obie harpie dostawały obrażenia. Potka. Sejwik. I gnamy dalej. Tutaj nic nie ma, oprócz widoków, których też nie ma. Pewnie jest jakiś kodzik, żeby to odblokować, żeby było ładniej, ale... Będzie jeszcze okazja kiedyś pograć w Gothica, to wtedy porobimy takie rzeczy. Teraz grajmy to, co nam dała gra. Korzystajmy z tego i tyle. Wszystko oczywiście, szczegółowość modeli mam na najwyższy. Tyle, co gra dała, to po prostu tyle bierę, bez żadnych... Na pewno są jakieś mody do tego, żeby, prawda, wiecie, graficznie to polepszyć, co nie? Gothic ma na tyle chyba społeczność dużą, że no zresztą robi się teraz przecież dzieje Korinis, co nie? Oj, to jest długie. Dobra, chuj, niech zostanie, nie chcę mi się... Ten mieczyk wyglądał na fajny mieczyk. Co to był za mieczyk? Nie, to był jakiś główny.
Może miecz zwycięstwa? One są w ciul drogie, nie? Po 500 kosztują, po 1000 właściwie, ale można opylić po 500. Dobra, wydaje mi się, że jedynym słusznym wyborem aktualnie jest wypić poteczkę. Chyba nie musiałem aż tak silnej wypić, ale dobra. Nie mam aż tak dużo many. Wypić i użyć tak zwanej telekinezy, whatever to znaczy. Aha, stop, czyli... Czekaj, co? Dobra, bo chyba nie kumam czegoś. Stop, 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 stop. Dobra, przeżyliśmy. Między z Gites. No ten nasz Amigos gdzieś będzie za nami czekał. Możliwe, że musimy zrobić tak, że teraz idziemy, tepniemy się do, po prostu do obozu na bagnach i tam sobie, prawda, ulepszymy maksymalną ilość punktów many. I po prostu... Stamtąd użyniemy tej telekinezy. Niestety... jestem na tyle niezaznajomiony z tym słowem, że nie mam pojęcia, co znaczy telekineza. Nie wiem. Wydawało mi się, że telekineza to oznacza jakaś taka wymiana umysłowa czy coś takiego. Aczkolwiek to jest chyba błędne, zważywszy na to, że po co nam wymiana, nie wiem, myśli czy coś takiego. W aktualnym momencie. Chyba, że będziemy tą telekinezą łączyć się z jakimś Amigosem, z jakimś tutaj... ze śniącym o, na przykład. I dzięki temu będziemy wiedzieć, gdzie jest ten kamień. O, tutaj nie podniosłem piwka, ale dobra. Szukam tego Laresa. On mówi, że będzie gdzieś czekał, ale gdzie będzie czekał? Gdzie będzie? Kamień z górzystej, akt własności, którego szuka, znajdował się jeden ze synowidzów, że dał mi za niego 4 zwoje z zaklęciami telekinezy, które pomogą mi zdobyć kamień. Ale jak telekineza ma nam pomóc zdobyć kamień? Trochę tego nie kumam. Jak mam dosięgnąć tego kamienia? Mistrz Iberion zwykł mawiać... Uczeń próbuje przesuwać przedmioty rękami i nogami. Mistrz porusza je siłą swego ducha. Chodźmy. Nie kumam. Nie rozumiem. Czyli co ja mam zrobić? Halo? No, wydaje mi się, że niestety obawiam się, że tutaj musimy zapisać na ważny safę. I wydaje mi się, że brakuje nam 3 punktów max many, żeby użyć tej telekinezy. Czyli telekineza to jest jakieś przesuwanie przedmiotów, tak? Kumam. Okej. Okay. Czyli chyba czas na teleport na bagna. I musimy nauczyć się magii. A kto nas nauczy teraz magii? Wydaje mi się, że ten Iberion chyba uczył nas magii. Ale możliwe, że się mylę, tak? Może. Kto nas nauczy magii? Może. Ty? Nie. Kto nas nauczy magii? Oj, słuchajcie. Nie pamiętam. Kto nas uczył magii? Nowicjusze nas nie nauczą magii. A ty już, kurwa, byś mógł się odezwać, baranie. O Jezus, nauczyłbyś mnie magii, to mówisz mi... Satura cieszy się, że odnalazłem ten kamień. Wspólnymi siłami udało nam się pokonać strażnika kamiennego kręgu. Midzę zaprosił Enchei zdobyczy i wrócił do starego obozu. Satura cieszy się, że odnalazłem... No pewnie, że się ten... Jest jeden z magów. Przygotował dla mnie kilka magicznych wymiarów. Mam je odebrać z swojego laboratorium aromatycznym na górnym poziomie nowego obozu. To już zrobiłem, ale spoko. Który z was, pajacy, nauczy mnie many? Magii. Który uczył magii? A może w starym obozie uczyli nas magii? Może tutaj nas nie nauczą magii?
Niektórzy nigdy się zachowaj to dla siebie. Słuchajcie, no to wydaje mi się, że nie pamiętam. No kompletnie nie wyleciało mi z głowy, który nas może nauczyć magii, jeżeli już. Lester czy tam Laster, czy jak on tam ma, to nie. Tutaj dostanę bagienne ziele i to Harlock? Wątpię, że Harlock nauczy mnie magii. Harlock elegancko pali sobie tutaj shit i jest w porządeczku, tak? Chillera i utopia, nawet nie chce z nami gadać. Fortuno... Czego szuka? Fortuno może ma coś do opchnięcia innego niż Blanty, ale no niestety nie. A, już jestem. No to chyba słuchajcie... No czy nie chcę zakończyć, ja wolę te odcinki, aż niech trwają każdy te 50 minut. Więc chyba... Tak 35 to o. Chciałbym zwiększyć potęgę moich zaklęć. Kluczem do tego jest. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. No 5 możemy machnąć. No, walić. O, on chciałbym... też handluje, co? Co tam masz? Krwiopijcy. Plan obozu na bagnach. Nie, to raczej nie. Po o. O, to bym chciał, no. Obrona przed bronią 10. Wydaje mi się, że ja mam gorsze amulety. Zobaczmy. Chociaż nie będę mógł... Dobra, stop. Stop, poczekaj. Zaraz pohandlujemy, byczku. Ja mam zręczność 5. Obrona przez ten 10 to jest koks. Ja nie mam takiego chyba mocnego amuletu. Jeszcze raz sprawdzę. Przed ogniem, pociskami 5. No nie mam. Amulety to akurat mam do dupy, więc... Więc byczku, robimy tak. Pokaż, co tu masz. Możliwe, że ja mu to w sumie wszystko opensowałem. O, tu są jakieś fajne te uzdrowienie, światło, sen, telekineza. Ale to musisz być magiem, żeby to ogarnąć. Uderzenie wiatru. Niestety magiem nie jesteśmy. Kontrola. Nie wiem, ale brzmi na coś fajnego. Strach? Nie wiem. Uzdrowienie nie. Światło nie. Pirokineza. Nie, może się przydać, sen nie, uderzenie burzy nie, telekineza możemy też kupić, przemiana w krwiopijce to raczej też nie, przemiana w pełzacza nie, w topieca nie, w chrząszcza, w kretu szczura, w cierwę jadowie, szczura w wilka, uderzenie wiatru nie. To mamy, te pierścienie przed tego, ale przed bronią 5 pociskami 5 brzmi fajnie. Ale wolałbym przed bronią 10, a to magia, ogień, pociski, bronie. No to już jest kurwa mocne, nie? To już jest mocne, ale chyba przed bronią 10 jest wątpię. Kto do nas strzela z łuku? No praktycznie nic, więc wydaje mi się, że tak zrobimy. To mi oddasz, to... To już jest 3700, to jest już dużo, nie? No, na szczęście mamy giga dużo pierdół, które możemy mu opędzlować. To. To już jest 900. Pancerze, no też możemy ci sprzedać, bo mam lepsze, co nie? Bronie też możemy ci sprzedać. Pyk. Okej, tu już 45 za dużo, no to dorzuć jakąś poteczkę. Oj, chyba dorzuciłeś za dużo poteczek. Ach, dobra, to weźmy jeszcze... Dobra, i sztosik. Chciałbym być... Dobra, czyli teraz możemy użyć telekinezy, czymkolwiek telekineza jest, więc chyba ją użyjemy w tym momencie. Pod 5. Nie mam many, tak? Czy użyłem sobie ją bez sensu?
Dobra. Pomogą mi zdobyć kamień. No wydaje... Kurwa, no musimy lecieć z powrotem, słuchajcie. No musimy lecieć z powrotem. Ale przynajmniej wiemy już, jak lecieć. Pijemy potkę. Mamy 47 tych potek, więc... No dobra, lecimy dalej. Teraz będziesz w miarę szybko, mi się wydaje. Że sobie z tym poradzimy. Wydaje mi się, że... Że po prostu coś tam musimy telekinezą popchnąć. Tak, takie mam wrażenie. Coś, czego nie popchnęliśmy, musimy tam popchnąć. Przynajmniej mamy wystarczająco many. Mam takie nadzieje. Poróbmy kilka save'ów, w razie by się okazało, że jestem gałganym i muszę wszystko wczytać. Nie, koleżko, ty masz tu wyskoczyć. Nie denerwuj mnie nawet bez i... Kurwa, no potkę żeśmy se machli, na co? Elwina. Ty no, żebym 2 minuty obóz przechodził, to trochę wstyd, co? Ale dobra. Dobra, no powinniśmy się uwinąć w jakieś jeszcze 2-3 minutki, żeby tam dojść. Zlecimy. Nie wiem, czy pójście tam w nocy jest rozsądne. Może być tam w pizdu ciemno. Ale dobra. Tu, o ile dobrze pamiętam, to po prostu... O! To jest tu prosto, w lewo, trochę w prawo i tam będziemy praktycznie. Czyli tą telekinezę musimy coś popchnąć, ale jest jeden mały problem. Nie mam pojęcia co. Nie wiem. Mam nadzieję, że też nie biegnę tam na marne i zaraz się okaże, że po prostu tam nic nie ma, nie? Mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, jeszcze jedna potka. Sejwik. I run. Run CJ. Big Smoke, it's me, Carl. Chill. CJ? Dobra, jest droga zapamiętana. No, manę mamy, mobków już nie ma. Tego golema tu no nie zabijemy niestety. A ten golem, a nie no, spilnuje. Ale chyba mam za mało siły, albo giga upośledzenie. Istnieje też taka szansa. Ale golem jest giga wolny też, więc... Chłop się nie zorientował, co się stało. Mówi, tu mi mucha jakaś przebiegła, jakiś robal. Siema, Alester se tu czeka, co? Patrz, chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. Racja, to rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący. Ale niełatwo go będzie dosięgnąć. A! No nie wiem, że się zrespiły gagatki, co jest? No co ty gadasz? No, co ty gadasz? Dobra, no exp jest zawsze exp, co nie? Chyba trochę za dużą potkę wypiłem, bo nadal biegamy sprintem, ale dobra. Czyli w skrócie, musimy użyć telekinezy, co aby dostać się tam. Poprzednio Lester niestety nie raczył mi kurwa poinformować, że to jest to, co, gdzie mamy się dostać. Ale teraz mi powiedział, więc tak. Telekinezę mamy pod piątką.
jest Dimana, więc może Trachtata. Nie. Tak ja mam tam, co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Lester, no we, no pomóż, bo ja nie wiem, no. Chodźmy. Gdzie mam iść, Lester? Nie, teleport to może nie, ale telekineza tak. Tylko, no come on. Oj, coś czuję, że dzisiaj, w dzisiejszym odcinku tego nie zrobimy. To jest grubsza chyba sprawa. A nie da się jakoś stamtąd czekajcie, może wejdziemy tam na górę i stąd będziemy, dobra, już kumam, kumalski. Jest kumalski, tylko gorzej, jeżeli będę musiał te huncwoty zabić jeszcze raz, jak się porespiły. Z drugiej strony, zaszedł jeden poziom do przodu, mam 75 umiejętności do wydania. Których nie wydałem, więc... Moglibyśmy mieć teraz 100 siły. Ale może uda się być na przykład magiem. A wtedy zainwestowalibyśmy w tutaj kastowanie speli. O, jest! Jest. Nie, to nie tak. Teraz tak. Stop. Nie teleport. O, jest, telekineza. Patrzcie. Jest. Pyk. O. Rozumiem, że to spadło na dół chyba. Mam nadzieję. Nie chce mi się tu wchodzić drugi raz, więc wolę save'nąć. I bany hoppingiem. Cyk. Mamy kamień? Mamy. Jest i nasz kamyczek. Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać, poczytać stare księgi. Do następnego spotkania. No i dobra, czyli tak, czyli ten kamień mamy. Ciekawe, zebrałem kamień, Lester, chce się jeszcze, ciekawe kiedy go znowu zobaczę. Dobra. Czyli słuchajcie. Czyli teraz kolejny kamień, no bo co mamy innego robić? Właściwie teraz tylko te kamienie musimy ogniskujące przeszukiwać. Dobra, mapa. Gdzie jest następny? Ten po lewej stronie zebraliśmy, czy nie? Kurwa, już się gubię niestety. Wydaje mi się, że tak, że ten po lewej stronie zebraliśmy. Ten, gdzie jesteśmy teraz, zebraliśmy. Ten po prawej stronie zebraliśmy. Czyli teraz czas udać się tam do góry, po prawo. Tam do góry, po prawo i po lewo. No ale to z drugiej strony jest żmudne bieganie, więc... wydaje mi się, że ja tam... No to bo i tak jak... I tak by było te... To jest pewnie z 10 minut biegania, więc ja sobie to po prostu przebiegnę. Maraton będzie biegnięty poza odcinkiem. A wam dziękuję bardzo serdecznie i witam i zapraszam na kolejne odcinki codziennie o godzinie 16 i 18. Wszystkie linki są oczywiście w opisie, czyli kanał vlogowy i Instagram, kanał instagramowy. Przypominam o łapkach, komentarzach, subskrypcjach i życzę oczywiście miłego dnia. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, hejo.